Witajcie kochani, fajnie, że tak w uwielbieniu koncentrowaliśmy się na imieniu Pana Jezusa. Ostatnio szczególnie przeżywam to, że wszelki pokój i odpocznienie jest w tym wspaniałym imieniu Pana Jezusa. Dzisiaj chciałbym zatytułować tą moją usługę w ten sposób: Jakiego Jezusa wyznajesz w swoim życiu? Tytuł jest dosyć poważny, może i nawet trochę przewrotny. Ktoś mógłby powiedzieć, że tytuł nawiązuje do herezji, które są głoszone na temat osoby pana Jezusa. Odpowiedź na, na pytanie, jakiego Jezusa wyznaje w swoim życiu, jest dla chrześcijan oczywista, bo zarówno dla katolików, ewangelików, zielonoświątkowców, baptystów, wolnych chrześcijan i wszelkich innych denominacji chrześcijańskich, tym prawdziwym, jedynym synem Bożym. Jest ten, który narodził się jako człowiek w Betlejem, który żył przez około 33 lat, 33 lata, zwiastował dobrą nowinę o pokucie, nawróceniu, pojednaniu się z Bogiem, Ojcem. Jest to Jezus Chrystus opisany na kartach Nowego Testamentu. To jest ten Jezus, który dobrowolnie z własnej woli Oddał z miłości do ludzi za nich swoje życie, umarł na krzyżu Golgoty, abyśmy my, abym ja, abyś ty mógł, mogła mieć społeczność z Bogiem Ojcem i nadzieję na życie wieczne. Nie można wyznawać innego Jezusa niż ten, który jest opisany na kartach tej Biblii, na kartach Nowego Testamentu. Jeśli ktoś wyznaje kogoś innego, <laughs> jeśli komuś innemu uwierzył, to tak naprawdę jest, naprawdę jest w błędzie, w ciemności. I zmierza na wieczne potępienie. Nie służy Panu Bogu, ale służy szatanowi. Ewangelia Jana w 5 rozdziale, w 23 wersecie tak mówi. Aby wszyscy czcili syna, jak czczą ojca. Kto nie czci syna, nie czci i ojca, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Apostoł Paweł Kieruję również takie słowa do wierzących, do wyznawców Pana Jezusa w liście do Galacjan, w pierwszym rozdziale od 6 do 8. Dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść od tego, który Was powołał ku łasce Chrystusa do innej Ewangelii, która nie jest inną. Są tylko pewni ludzie, którzy Was niepokoją i chcą wypaczyć Ewangelię Chrystusa. Lecz choćbyśmy nawet my, albo Anioł z nieba, głosił Wam Ewangelię inną od tej, którą Wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Nie ma innej Ewangelii, nie ma innego Chrystusa jak tylko ten, o, których, o którym czytamy i którego uczymy się z Bożego Słowa. W liście do Hebrajczyków, tak jeszcze jak, jak na ten temat rozmyślałem, przypomniałem sobie takie słowo, które przez lata towarzyszyło mi. Hmm, w, czy w, moim, w, moim, w mojej młodości, w podążaniu za Panem Jezusem w zboże, w którym robił, stawiałem swoje pierwsze kroki w wieżę, w którym się nawróciłem, w zboże w ustroniu, w Boże Betel, Bo był tam taki napis na środku, na, z przodu, na ścianie, i on brzmiał był to cytat z listu do Hebrajczyków z 13 rozdziału, z ósmego wersetu Jezus Chrystus, wczoraj i dziś ten sam i na wieki. I co do tego nie mamy wątpliwości, myślę, że. Wszyscy, jak tutaj jesteśmy zgromadzeni, nie mamy co do tego wątpliwości, i nie powinniśmy mieć takich wątpliwości. Jak widać, nie zamierzam dzisiaj mówić o herezjach, które są głoszone na temat osoby Pana Jezusa. Skąd zatem taki tytuł mojego dzisiejszego usługiwania? Tytuł ten wziął się stąd, że czytając Ewangelię z takiej książki, którą już tutaj Wam pokazywałem, w zasadzie z Biblii, która jest w bardzo fajny sposób ułożona, podzielona na, na pewne części i każda z tych części z każdej Ewangelii zbiera, cytuje właśnie treści, które dotyczą początków, rozwoju służby Pana Jezusa, zwiastowania w różnych miejscach, aż tak zmierzając ku końcowi misji Pana Jezusa, śmierci na krzyżu Golgoty i zmartwychwstaniu. I czytając te ewangelie, zacząłem zastanawiać się nad tym, dlaczego w początkowej fazie służby Pana Jezusa, jego usługiwania tutaj ludziom poprzez zwiastowanie Bożego słowa, poprzez wypędzanie demonów, uzdrawianie chorych, Pan Jezus zabraniał często rozgłaszać na przykład uzdrowionym o cudach, które uczynił, a związanym mocami demonicznymi, o tym, że zostali uwolnieni. Również demonom zakazywał, zakazywał o tym mówić. Jeśli macie Biblię, jeśli chcecie, otwórzcie Ewangelię Marka, trzeci rozdział od 10 do 12 wersetu. <laughs> Zacząłem się nad tym zastanawiać i chciałem, chciałem uzyskać odpowiedź. W Ewangelii Marka w trzecim rozdziale od 10 do 12 wersetu czytamy takie słowa. Wielu bowiem uzdrowił, także wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć. A duchy nieczyste na Jego widok padały przed Nim i wołały Ty jesteś Synem Bożym. Lecz On surowo im nakazywał, żeby Go nie ujawniały. W Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale, w 34 wersecie czytamy On zaś uzdrowił wielu cierpiących na różne choroby i wypędził wiele demonów, a nie pozwolił demonom mówić, bo go znały. W tym samym rozdziale od 40 do 45 wersetu czytamy takie słowa. Wtedy przyszedł do niego trędowaty, upadł przed nim na kolana i prosił go, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął Go i powiedział do Niego: Chcę bądź, bądź oczyszczony. Gdy Pan to powiedział, natychmiast trąd Go opuścił i został oczyszczony. A Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc: Uważaj, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i ofiaruj za swoje oczyszczenie to, co nakazał Mojżesz na świadectwo dla mnie, dla, na świadectwo dla nich. Lecz on odszedł i zaczął bardzo to rozpowiadać i rozgłaszać, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale przebywał na zewnątrz, w miejscach odludnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. I jeszcze w Ewangelia Mateusza, tak szybko, 12 rozdział od 15 do 16. Lecz Jezus, poznawszy to, odszedł stamtąd. Poszło za nim mnóstwo ludzi, a on uzdrowił ich wszystkich i przykazał im, aby go nie ujawniali. Mamy do czynienia z dziwnym, niewątpliwie postępowaniem pana Jezusa. No bo pan Jezus działa publicznie, czyni wspaniałe znaki i cuda, których nie da się ukryć, no bo one same krzyczą, same za siebie krzyczą. Żeby, żeby ludzie się o tym dowiedzieli. Natomiast Pan Jezus wprost zabrania, żeby o tym rozpowiadać. Kto z nas, kto byłby świadkiem takiego cudu, uzdrowienia, nie chciałby o tym opowiadać. Nie chciałby zaraz opowiadać wszystkim, słuchaj, spotkałem się z takim i takim przypadkiem. Mamy w w kręgach naszych znajomych, w kręgach naszych rodzin wielu ludzi chorych. Czy nie chciałbyś, znając taki przykład, mając takie świadectwo powiedzieć? Z pewnością tak. Tym bardziej, jeżeli sam byś był uzdrowiony albo uwolniony z jakiejś opresji demonicznej, to z pewnością chciałbyś o tym mówić. Ja przynajmniej ja przynajmniej wydaje mi się, że chciałbym to, to robić. Natomiast Pan Jezus zabrania o tym mówić. W komentarzu biblijnym do zacytowanego fragmentu z Ewangelii Marka, pierwszego rozdziału 34 wersetu, kiedy Pan Bóg zabraniał demonom, Pan Jezus zabraniał demonom mówić o tym, co z kim jest, znalazłem takie wytłumaczenie, takie uzasadnienie tego dziwnego zachowania Pana Jezusa. Jezus, zwłaszcza w Ewangelii Marka, zajmuje postawę nieco dziwną. Działa publicznie. A chce, by zachowano to w sekrecie, czyni cuda jako Mesjasz, a zabrania komukolwiek o tym mówić. Pragnie w ten sposób uniknąć nieporozumienia. Chodzi mu o to, by powszechnie oczekujący na Mesjasza nie ogłosili go Mesjas, Mesjaszem nacjonalistycznym i ziemskim zgodnie z własnymi pragnieniami. Jezus bowiem jest Mesjaszem całkowicie innym i dobrowolnie wyjdzie na spotkanie Krzyża. I tutaj wchodzimy. W temat wchodzimy, w wytłumaczenie tego tytułu, jaki dzisiaj nadałem mojej usłudze. Ale jeszcze zanim rozwiniemy ten temat, ten wątek, taka mała dygresja a pojawiło się tutaj w, w, tym, w tym fragmencie, który zacytowałem, pojęcie nacjonalistyczne. Czy nie jest tak, że również w Polsce mamy do czynienia z pewną grupą ludzi, z pewnym skrajnym środowiskiem, którzy, które pana Boga wciągnęło na swoje sztandary? Posługują się różnymi hasłami, w których pojawia się imię Pana Boga, natomiast niestety tymi sztandarami biją innych ludzi, poniżają ich, wyrządzają im, im, im krzywdę. W motywacji ich działania pojawia się nienawiść. Czy jesteśmy świadomi, o czym, o czym mówię? Spotykamy się z tym? Taki paradoks. Pan Bóg, który jest miłością, został przez te środowiska wykorzystany do tego, żeby zwalczać. Innych ludzi. Oczywiście z całą odpowiedzialnością i z całą świadomością mogę powiedzieć, że takie postępowanie nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem. To jest postępowanie w ciemności. Diabeł wręcz się cieszy z takiego obrotu sprawy. <laughs> powoduje to no nie tylko, powoduje to również zgorszenie wśród ludzi, którzy nie wierzą w Pana Boga, bo jak to można wykorzystywać imię Pana Boga do takich niecnych uczynków. Osobiście, kochani, nie mam nic przeciwko takim hasłom jak Bóg, Honor, Ojczyzna, to jest moje prywatne zdanie, nie wiem jak Wy na to patrzycie, ale pod warunkiem, że wszystko, co wypływa z tego hasła, wszystko, co to hasło oznacza dla mnie, jest zgodne, jest do pogodzenia z tym, co znajduje się w Bożym Słowie. Sam uważam się za patriotę, kocham swój kraj. Darzę szacunkiem tych, którzy poświęcili swoje życie dla, dla wolności i powodzenia na mojej ojczyzny, naszej ojczyzny, naszego kraju, w którym żyjemy. Uczestniczę także w różnych patriotycznych uroczystościach. Moje córki też zachęcam do tego. Jednakże cały czas czuwam i będę czuwać, żeby zasady niebiańskiej ojczyzny brały górę nad tym, co tutaj ziemskiego, nawet jeśli chodzi o miłość do. Ojczyzny, bo liczą się właśnie po pierwsze zasady niebiańskiej, ojczyzny, do której zmierzam i do której mam nadzieję się dostać. Wracając do tematu, powiedzieliśmy sobie, że Pan Jezus zabrania mówić o tym, kim jest. Dowiedzieliśmy się, że zabrania mówić, żeby uniknąć pewnego nieporozumienia, żeby uniknąć wykorzystania jego osoby przez pewne środowiska ludzi, przez grupy ludzi do ich własnych celów. Chciałbym, żebyśmy teraz zobaczyli, z czym dzieła Pana Jezusa, z jakimi reakcjami ludzi spotykały się dzieła Pana, Pana Jezusa, z jakimi oczekiwaniami. Z, czy, z tym, z czego się spodziewali, czego pragnęli. I zaraz zobaczymy, jak różne to były reakcje, jak różne to były, różne to były mm, sytuacje, w których z jednej strony spotykało się nauczanie Pana Jezusa, cuda, które czynił, a z drugiej strony oczekiwania, wyobrażenia ludzi, to, co oni chcieli. Pierwszy przykład. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus nakarmił tłum ludzi... Yy, Mając tylko do dyspozycji pięć chlebów i dwie rybki, tak było, tak nie wiem, na odwrót. Pięć chlebów i dwie rybki. Yy, to ludzie chcieli przyjść, porwać go i obwołać królem. No, wydawałoby się wspaniała reakcja, ale bo Boże Słowo nam mówi yy, i ten komentarz, który zacytowałem, mówi nam, że to było takie instrumentalne. Ludzie chcieli to wykorzystać, bo oni się spodziewali kogoś, kto przyjdzie, yy, ustanowi. A swoje królestwo, odnowi królestwo żydowskie, będzie takim mesjaszem, który stanie na czele narodu i poprowadzi go chociażby w walce przeciwko Rzymianom. Poza tym ludzie zobaczyli wielki chleb, wielki cud. Jeżeli jedna osoba jest w stanie nakarmić tyle ludzi, oj to państwo będzie bogate, jeżeli stworzymy to państwo na czele z, takim, z taką osobą. Kolejny przykład. Kiedy kolejnego dnia, bo dosłownie minął jeden dzień od tego cudu, kiedy kolejnego dnia ci sami ludzie usłyszeli wykład pana Jezusa, wielu powiedziało, twarda jest to mowa, któż jej może słuchać? I gorszyli się, i w niektórych tłumaczeniach jest, że obrażali się na pana Jezusa. Uczniowie, ci, którzy mienili się uczniami w pierwszym, yy, yy, w takim, no, w... którzy na początku deklarowali, obrażali się i odchodzili od pana Jezusa. Inny przykład, może już wam się nasuwa na na uwagę. Kiedy w Nazarecie Pan Jezus przemawiał do zgromadzonych tam ludzi w synagodze, czy wiemy, co chcieli z Nim zrobić na koniec? Porwali go, wyprowadzili za miasto na wzgórze i z tego wzgórza chcieli go zrzucić. Ewangelia Łukasza, czwarty rozdział od 28 do 29 wersetu. I wszyscy w synagodze, słysząc to, zapłonęli gniewem, a wstawszy, wypchnęli go z miasta i wyprowadzili na szczyt góry, na której było zbudowane ich miasto, aby go z niej zrzucić. Kolejny przykład. Ewangelia, w Ewangelii Jana, 10 rozdziale, w 31 wersetie czytamy, że kiedy Żydzi usłyszeli słowa pana Jezusa, kiedy usłyszeli jego nauczanie, byli tak wściekli, że porwali kamienie. Żeby go ukamienować. Doskonale wiemy, co krzyczeli ludzie, jak Pan Jezus wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy. Co krzyczeli Hosanna, synowi Dawidowemu i mówili o nim: To jest Jezus, prorok z Nazaretu w Galilei. Zachwycali się nim. A czy przypominamy sobie, czy przypominacie sobie, co kilka dni później krzyczeli przed Piłatem, kiedy Pana Jezusa wyprowadzono? I dano możliwość zadecydowania tłumowi, co mam zrobić z tym człowiekiem. Co ludzie krzyczeli? Ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Jak różne, jak różne reakcje, jak różne oczekiwania ludzi, jak różne reakcje spowodowane właśnie tym, że ich oczekiwanie nie spotkało się z tym, czego chcieli, czego pragnęli. I tutaj chciałbym się zwrócić. Czy zwrócić naszą uwagę na postawę Pana Jezusa? Co na to Pan Jezus, oprócz tego, że zabraniał ludziom, zabraniał w, pierwszym, w, pierwszym, w pierwszej fazie swojej służby mówić o tych rzeczach, jaką postawę w nim widzę? Po pierwsze, kochani, widzę, że Pan Jezus jest świadomy zadania, które ma wykonać i skoncentrowany na tym zadaniu w całej pełni. <laughs> Nie pozwala, aby go cokolwiek rozpraszało. Wokół Pana Jezusa w tym czasie dzieje się bardzo dużo rzeczy, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. O tym przed chwileczką powiedziałem. Jedni go chcieli obwołać Królem znowu poza jakiś czas chcieli Go kamienować zrzucić ze skały. Wiele, wiele różnych rzeczy. Ludzie zachowują się w różny sposób, mówią o Nim różne rzeczy. Ta ocena osoby Pana Jezusa jest bardzo rozciągnięcia. Jedni uważają, że jest pod wpływem demona, inni widzą w nim dobrego człowieka, cudotwórcę, proroka, kogoś niezwykłego. Jeszcze inni, ci, którzy są najbliżej, odkrywają w nim syna Bożego, który miał przyjść na świat i dać ludziom zbawienie. Ale w tym wszystkim pan Jezus zachowuje spokój, jest świadomy i skoncentrowany na zadaniu, które ma wykonać. Po drugie, pan Jezus nie pozwala, aby te wszystkie okoliczności, nie pozwala, żeby te wszystkie. Głosy, które dochodzą, wpływały na jego samopoczucie, wpływały, oddziaływały na jego działanie i nauczanie. Nie dostosowuje się absolutnie do otoczenia. Z całą stanowczością stara się o to, aby otoczenie, aby ci, którzy go otaczają, usłyszeli Ewangelię. Stara się o to, że, o to żeby... Otoczenie, żeby cały ten szum, harmider, skonfrontował się z prawdą Ewangelii i żeby ludzie, dokonali, żeby ludzie mogli dokonać właściwego wyboru. Po trzecie, kiedy pojawia się za duży zgiełk wokół Jego osoby, Pan Jezus udaje się na osobność, aby się modlić. Ewangelie, które wspominają o tym fakcie, o tym, że Pan Jezus udawał się na na osobność, żeby się modlić, nie zdradzają w niektórych momentach czy w większości, w większości fragmentów nie zdradzają szczegółów dotyczących tego, o co modlił się wtedy Pan Jezus. Już pod koniec Ewangelii możemy, możemy się dowiadywać w takiej sytuacji między innymi, która jest opisana w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale w 31 wersecie, w 31 i 32. <laughs> I powiedział pan Szymonie Szymonie oto szatan wyprosił żeby was przesiać jak pszenicę lecz ja prosiłem za tobą żeby nie ustała twoja wiara Ty zaś gdy się nawrócisz utwierdzaj swoich braci Z Ewangelii dowiaduje się również i to jest trzeci wniosek że modlitwa odgrywa znaczącą rolę w życiu i w służbie Pana Jezusa w moim przekonaniu modlitwa była czymś niezbędnym, co umacniało Pana Jezusa, pokrzepiało go, utwierdzało w dążeniu do wyznaczonego celu, pomagało przetrwać próby. I zastanawiałem się, czy Pan, Pan Jezus był poddawany próbom, ale o tym Boże Słowo mówi wprost. W Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale, w 28 wersecie czytamy: Jezus, Możemy z tego fragmentu wywnioskować, że Pan Jezus przechodził próby, bo, bo zwracając się wtedy do uczniów, powiedział, a Wy jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w moich próbach. Modlitwa w życiu Pana Jezusa pozwala mu zachować właściwy kurs, uniknąć pokus, ale i również zwalczyć. Okoliczności, które miały miejsce wokół Pana Jezusa które działy się wokół jego osoby niosły za sobą wiele pokus, zagrożeń. Myślę też, że pan Jezus był pod ciągłą, pod ciągłą presją sił demonicznych, które nie chciały dopuścić do tego, żeby wykonał swoją misję. Wagę modlitwy i to co na temat modlitwy to, i to o co modlił się pan Jezus, możemy odczytać w Ewangelii Łukasza w już wspomnianym 22. wersecie. Otwórzcie, proszę, Ewangelię Łukasza, 22 rozdział od 40 do 46. Kiedy przyszedł na miejsce, powiedział do nich: Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie, a sam oddalił się od nich na odległość, jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja wola, lecz Twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. I w śmiertelnym zmaganiu jeszcze gorliwiej się modlił, a jego pot był jak krople krwi spadające na ziemię. A gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku i powiedział do nich: Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A więc, tak jak już wspominałem, jaka jest postawa pana Jezusa, podsumowując dotychczas to, co powiedziałem. Jest świadomy zadania i skoncentrowany na tym zadaniu. Nie pozwala, żeby okoliczności wpływały na jego samopoczucie, na jego działania i na jego nau nauczanie. Zupełnie ignoruje otoczenie, zupełnie ignoruje to, co się wokół niego dzieje. Często udaje się na osobność, aby się modlić. Modlitwa odgrywa. W jego życiu znaczącą rolę, w jego życiu i służbie. Co dalej? Pan Jezus jest niezmienny i stały w dążeniu do wyznaczonego celu. Jest to okupione walką, zmaganiem, wysiłkiem, ale jest niezmienny. Zadałem sobie pytanie: ile razy Pan Jezus uciekał od tłumów na osobność, aby się modlić? Moglibyśmy zadać takie pytanie: dlaczego Panie uciekałeś od tłumów wtedy, kiedy, kiedy zapowiadało się wielkie przebudzenie, kiedy ono już było faktem, kiedy działy się wielkie i wspaniałe rzeczy, kiedy działy się cuda, kiedy ludzie byli uzdrawiani, demony były wypędzane? Dlaczego Panie Jezu uciekałeś? Dlaczego rezygnowałeś z bycia w tym miejscu? Przecież mogło, mogłoby wydarzyć się coś jeszcze bardziej spektakularnego. Wydaje mi się, że Pan Jezus odchodził, bo doskonale wiedział, co jest w sercach ludzi i też wiedział, jakie ma zadanie. Wiedział, że ludzie zachwycają się tymi cudami, ale robienie takiego show, przedstawienia, pociągania ludzi tylko cudami i znakami, Pan Jezus nie był zainteresowany. Nie zależało mu, aby gromadzić jak największe tłumy. Zresztą jakość wiary tłumów szybko została odkryta. Kiedy nas na znak kolejnego dnia, kolejnego razu gorszyli się, odchodzili, panu Jezusowi nie zależało na tym, żeby wywierać wrażenie, żeby oczarowywać ludzi cudami i znakami. Najważniejsza dla Pana Jezusa była zupełna przemiana życia człowieka na, słowek, na skutek słowa, które zwiastował. I kiedy, kiedy przeanalizowałem te wszystkie cechy, sposób zachowania się Pana Jezusa, kiedy je podsumowałem, Zastanowiłem się nad swoim życiem i skierowałem do siebie pewne pytanie. Teraz pokuszę się o, o pewną szczerość wobec Was. <laughs> Można powiedzieć, że to będzie taka, jakiś taki element publicznej spowiedzi. No powiem po prostu o tym, jak to słowo skonfrontowało mnie samego. Jak postępowanie, <laughs> o którym powiedziałem, które wymieniłem. Dotknęło mojego życia i co mi pokazało? Jeśli oczywiście chcesz, to możesz również te pytania, te rozważania odnieść do swojego życia. Jestem osobą, która uwierzyła w Pana Jezusa, oddała mu swoje życie. I tutaj zadaję sobie pytanie, analizując szczególnie każdy dzień mojego życia, przyglądając się wszystkim sytuacjom, wszystkim słowom, które wypowiadam, myślom, które gdzieś tam przechodzą przez mój umysł, moim zachowaniom, reakcjom w stosunku do, do ludzi i to pytanie sobie zadaję, które padło na wstępie, które jest tytułem usługi. Jakiego Pana Jezusa wyznaje w swoim życiu codziennie? Dla jakiego Jezusa żyje? <laughs> czy to jest ten Jezus, który jest opisany na kartach Bożego Słowa, o którego życiu, postępowaniu czytam tutaj w tej Biblii? Czy to, jest, czy to jest Pan Jezus, którego ja sobie gdzieś tam wykreowałem i dostosowałem do. Do moich twierdzeń, do moich przekonań, do moich ambicji, do moich planów. Wiecie, taka symbioza. Z jednej strony, Pan Jezus i to, co On mówi, i z drugiej strony jestem ja, Tymoteusz, i to, co ja mówię, i tak sobie żyjemy w tej, w tej symbiozie. Czy, czy jest tak, że, że to Jego Słowo, to jaki on był, się liczy, i to mnie przemienia? Czy po prostu żyjemy sobie tak obok siebie, godząc właśnie. Pogodzić się nie da, ale dostosowując to, co on miał do przekazania pod siebie, pod, pod to, co powiedziałem, pod przekonania, twierdzenia, ambicje, plany. Boże Słowo mówi nam, mówi do mnie, że musimy, że muszę się doskonalić, poznawać Pana, czuwać, zewlekać z siebie to, co stare, zabrudzone i niegodne ucznia Pana Jezusa. I zadałem sobie pytanie, jak to jest w moim życiu? Czy Pan Jezus, który jest w mojej Biblii. Który jest tutaj opisany, wpływa na moją codzienną przemianę? Czy jest inaczej? Czy, czy może to ten obraz Pana Jezusa dostosowuje do okoliczności, do tego, co mówią ludzie, do tego, co się dzieje na świecie? I wypisałem sobie tutaj kilka przykładów swojego zachowania, znaczy może nie swojego, ale rzeczy, z którymi kiedyś bądź bądź teraz zmagam się i które, nad którymi właśnie pracuję. Czy potrafię, po pierwsze, czy potrafię wybaczyć wrogowi, który mnie zranił? Czy oprócz wybaczenia jestem w stanie go błogosławić, zrobić dla niego coś miłego? Czy jestem w stanie okazać szacunek temu, który mi źle życzy? Jaki jest wzór? Czytamy w Ewangelii Mateusza, 5,44, słowa, które powiedział do nas i do mnie bezpośrednio Pan Jezus. Lecz ja Wam mówię, miłujcie Waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy Was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy Was nienawidzą, i módlcie się za tych, którzy Wam wyrządzają zło i prześladują Was. I tak zagłębiając ten temat, coraz bardziej zadałem sobie pytanie, i często sobie zadaję to pytanie. Wiecie, bo był pewien moment w moim życiu, kiedy powiedziałem sobie jak to jest z twoją miłością do ludzi czy ta miłość jest taka jaka była w Panu Jezusie Ile razy złapałem się na takim myśleniu i tu jest ta moja szczerość o jak ja bym tego złapał to bym mu zrobił to i to O jak ja bym tych lewaków homoseksualistów i innych źle potraktował I od razu taka konfrontacja czy to jest postawa chrystusowa czy czy to, co pojawia się w przypływie jakiejś emocji, czy, czy tak zrobiłby Pan Jezus? Czy takie postępowanie, czy e, takie stwierdzenia różnią się od, od postępowania, od zachowania ludzi, którzy na swoje sztandary wciągają Pana Boga, a których zachowanie polega na tym, że biją, ubliżają, opluwają innych ludzi? Interesuje się historią. Często czytam o II wojnie światowej. Jak trafiam na nazwisko jakiegoś zbrodniarza niemieckiego, nazistowskiego, wyszukuję go na Wikipedii i czytam jego historię, bo jestem ciekawy, jak dopadła go sprawiedliwość, jak potoczyły się jego, jego losy po wojnie. I wielu tych. Wyczytuję to w oficjalnych informacjach, wiadomościach wielu tych, którzy mordowali w bestialski sposób, uniknęło sprawiedliwości. Co gorsza, żyło w dostatku po wojnie, nie będąc niepokojonymi przez nikogo, żyjąc i umierając w spokoju w starości. Ja, wiecie, mój stary człowiek, ta stara natura krzyczałaby, żeby. No, rozwiązanie jest proste. Zaraz po wojnie. Podmury i sprawa załatwiona. Ale czy tak zrobiłby Chrystus? To pytanie zadaję sobie i tylko sobie, i tylko siebie tym słowem chcę osądzać. Wiecie, były takie przypadki w czasie już po wyzwoleniu, na przykład obozów koncentracyjnych, że ci strażnicy byli rozstrzeliwani bezpośrednio przez nawet żołnierzy amerykańskich. Byli, dochodziło do wielu samosądów, i dlatego ja nie osądzam innych, ale to pytanie zadaję sobie, i siebie tym słowem chcę osądzić, bo każdy osobiście zda relację z tego, jak się zachowywał przed Panem Bogiem. Czy tak postępowałby Chrystus, czy tak mówiłby Chrystus, czy tak mówiłby? Gdzie jest ta miłość do innych ludzi? Bo jeśli jej nie ma, no to właśnie, to, jak, to z jakim Jezusem ja mam? Do czynienia, jakiego Jezusa ja, wyzna... ja, jakiego Jezusa ja wyznaję? <laughs> I był taki czas, powiem Wam, kiedy rozpocząłem pracę nad sobą, <laughs> i mam w tym zakresie dużo do wypracowania, żeby za każdym razem, kiedy patrzę na człowieka, na inną osobę, żeby patrzeć na innych tak jak Pan Jezus, z Jego miłością, z Jego nastawieniem. Zastanawiam się, co mogę zrobić, żeby osoba, która ma ze mną kontakt, która ma ze mną społeczność, żeby zobaczyła we mnie pana Jezusa. Żeby widziała we mnie nie jakąś miłą osobę, ale żeby zobaczyła wprost pana Jezusa Chrystusa. Kolejny przykład. Czy, czy moja mowa jest zawsze szczera? Czy nie ma w niej choćby odrobiny kłamstwa? A może usprawiedliwiam swoje małe kłamstwa, nieszczerość, niedopowiedzenia? A może w warsztacie swojej pracy dopuszczam kłamstwo, traktując to kłamstwo jako taką swe, swego rodzaju technikę operacyjną, jako metodę na wykonywanie pracy? I znowu słowa Pana Jezusa przemawiają do mnie: Ale wasza mowa niech będzie tak, tak, nie, nie. A co jest ponadto, pochodzi od złego? A jak to jest z poczuciem wyższości? Jak to jest z moją dumą, zawziętością, stawianiem na swoim, z uporem? <laughs> Czy jestem gotowy, żeby słuchać innych, żeby podporządkowywać się tym, którzy, którym powinienem, którzy mają autorytet, rodzicom przełożonym w pracy, pastorowi? Czy jestem otwarty, żeby posłuchać dobrych rad innych? Zobaczmy, jak wyglądało to w przypadku Pana Jezusa. Otwórzmy list do Filipian, drugi rozdział. Od 5 do 8 wersetu. <laughs> Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie, który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi, a z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Inne tłumaczenie, Biblia Warszawska mówi, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który, chociaż był w postaci bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Piękny przykład. Żeby stosować Go we własnym życiu. Kolejny przykład, czy jestem w stanie swoim kosztem poświęcić czas innym, żeby im pomóc, żeby ich wesprzeć, żeby zachęcić, wyjść naprzeciw, okazać zainteresowanie? Tak jak to czynił Pan Jezus. W liście do Filipian, w drugim rozdziale, w czwartym wersecie czytamy niech każdy dba nie tylko o to, co Jego, ale i o to, co innych wiecie, kiedy analizuję swoje życie pod kątem przykładu, wzoru Pana Jezusa, i o tym, jak próbuję się zmieniać, jak próbuję zewlekać z siebie starego człowieka, to, to chciałbym również opowiedzieć o swoich pragnieniach, które analizuję, nad którymi rozmyślam, które, które wciąż aktualizuję w oparciu o Boże Słowo. Jako osoba, która chce szczerze wyznawać Pana Jezusa, wyznawać Jego takim, jakim był, jaki jest opisany na kartach Biblii. Chcę, żeby, chcę być świadomy celu mojego życia na ziemi, mojego codziennego funkcjonowania. Chcę być świadomy celu wstawania wcześniej rano, kładzenia się późno wieczorem. Chcę uświadomić sobie cel mojej pracy. <śmiech> <śmiech> Chcę, aby życiem dla mnie był Chrystus. Chcę patrzeć na otaczającą mnie rzeczywistość przez Jego pryzmat. Chciałbym, żeby każda moja myśl była przesiąknięta właśnie Jego osobą. Każdy mój uczynek, żeby wydawał dobry owoc. Chcę słuchać o rzeczach dobrych, związanych z Panem Jezusem, które mogą napełniać życie nadzieją. Chcę z Nim przeżywać chwile radosłe, radosne, wzniosłe, pełne pozytywnych emocji. Kiedy przy, będzie przychodził lęk, trudności, cierpienia, być może choroby, chcę mieć tą, to pełne przekonanie, chcę wiedzieć, że On jest ze, ze mną, że wie o wszystkim i nad wszystkim panuje. Chcę odnaleźć Jego wolę dla swojego życia, chcę ją poznać i postępować według niej. Patrzeć na nią i nie dekoncentrować się innymi rzeczami, które są niepotrzebne, które odwracają naszą uwagę, rozpraszają nas od tego, co najważniejsze. Jestem świadom, że poznanie woli Pana Jezusa pozwala wyjść zwycięsko z doświadczeń i sprób. Czy wyznaczyłem już sobie cele zgodne z Bożą wolą? Podsumowując, takie pytanie chciałbym sobie zadać również nam, czy wyznaczyłem już sobie cele zgodne z Bożą Wolą? Czy te cele realizuję? Czy na spotkaniu, kiedy stanę twarzą w twarz z Panem Jezusem, czy usłyszę Dobrze, sługo, dobry i wierny, wejdź do odpocznienia? Jakim jestem Sługą? Czy jestem dobry i wierny? Czy zadaję sobie te pytania? Czy patrzę na wzór, na przykład Pana Jezusa? Czy rozczytuje się w tych historiach opisanych na kartach Biblii właśnie z tą myślą, z tym takim zamierzeniem, żeby wyciągnąć jak najwięcej, żeby skonfrontować swoje życie, dokładnie swoje postępowanie każdego dnia, każdą sytuację z tym, jaki on był? On doświadczył wszystkiego, czego doświadcza człowiek, prócz grzechu. Także możemy śmiało odwoływać się do tego wzoru, śmiało możemy szukać, Wzoru i wskazówki w każdej sytuacji, jaka do, dotyka naszego życia. Na koniec chciałbym przeczytać dwa wersety z dwóch różnych miejsc, które są takim pod, podsumowaniem i takim, takim wołaniem. Pierwszy to jest list do kolosan, od pier, pierwszy rozdział od 9 do 11. Dlatego i my od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za Was się modlić i prosić. Abyście byli napełnieni poznaniem Jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana, by podobać mu się we wszystkim, w każdym dobrym uczynku, wydając owoc i wzrastając w poznawaniu Boga, umocnieni wszelką mocą według Jego chwalebnej potęgi ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością. I słowa: z Ewangelii Mateusza z 16 rozdziału, z 20, od 24 do 27 wersetu, słowa, które kieruje do każdego swojego ucznia Pan Jezus. I z tymi słowami będę chciał was zostawić. Wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie weźmie swój krzyż i idzie za mną. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu, znajdzie je. Cóż pomoże człowiekowi choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy poniósł szkodę? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Syn człowieczy przyjdzie bowiem w chwale swego Ojca ze swoimi aniołami i wtedy odda każdemu według jego uczynków. Dlatego każdego dnia chcę zadawać sobie to pytanie, jakiego Pana Jezusa wyznaje, uświadamiać, to, uświadamiać sobie to, jakim on był. I do tego wzoru się upodabniać. I do tego zachęcam was. I tego, tego wam życzę, żeby kiedy dobiegniemy do końca, żeby Pan Bóg o nas, Pan Jezus mógł o nas wydać właśnie takie świadectwo, że byliśmy sługami dobrymi, wiernymi, którzy wstępowali w Jego ślady. Amen.